Każdego roku 22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi. W wejherowskich szkołach odbywają się akcje edukacyjne oraz konkursy, których celem jest promocja proekologicznych postaw. Tego dnia uczniowie wejherowskiej jedenastki sprzątali teren przy rzece Redzie w okolicy ulicy Iwaszkiewicza. Zaopatrzeni zostali w rękawice i worki na śmieci. Do akcji sprzątania świata dołączyli także włodarze Wejherowa, Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępcy prezydenta Wejherowa oraz Bogusław Suwara, sekretarz miasta. Wspólnie z młodzieżą sprzątali także Wioletta Podolska, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie oraz Roman Czerwiński, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie. Na placu Jakuba Wejhera odbyła się po raz 11 akcja Motokrew Motocykliści Dzieciom. Patronat nad akcją objął prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand. Impreza rozpoczynająca sezon motocyklowy połączona była z honorową zbiórką krwi. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, koncerty, występy, pokaz ratownictwa, zabawy dla najmłodszych oraz poczęstunek dla motocyklistów. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrand podpisał umowy na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów w Wejherowie. Środki z miejskiego budżetu otrzymały klasztor ojców franciszkanów, dom pomocy społecznej przy ulicy Świętego Jacka i wspólnota mieszkaniowa przy ulicy 12 Marca 179 oraz wniebostąpienia 1, 1A, 3, 3A. Wejherowskie zabytki od ponad 10 lat mogą liczyć na pomoc miasta w przeprowadzeniu remontów. Od 2007 roku Wejherowo przekazało na dofinansowanie remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych zabytkach ponad 4 miliony złotych. Do tej pory prace wykonano w około 60 budynkach.